Witam w kolejnym odcinku Ghost Song. Tak, zginęło się nam ostatnio. Bo w ogóle myśmy odblokowali nowy obszar tym double jumpem. Doszliśmy do nowego miejsca i wydawało mi się, że już tam byłem, ale nie byłem. Słuchajcie, poszedłem i zobaczyłem nowy obszar, więc tam bym sobie teraz wrócił i przy okazji zginąłem. I tam był boss, dlatego tam chcę właśnie wrócić. Ten Godzit chyba też nie zebraliśmy ostatnio. Mało tego, tutaj też wiem, że rozwaliliśmy dno i też tutaj nie zaglądałem. Tak, ale... Tak, tu już na pewno byliśmy. To jest tylko dodatkowe przejście po prostu. Natomiast w tym obszarze... Mi się wydawało, że właśnie tu już byliśmy, ale w ogóle nie byliśmy tutaj. Bo tutaj nie doskoczyliśmy wtedy, bo to jest ta droga właśnie. Więc tutaj to jest wszystko nowe. I tutaj się mi pomieszało pod koniec ostatniego odcinka. I właśnie zobaczyłem, poszedłem sobie w górę sprawdzić, czy na pewno tutaj kojarzę to miejsce. I okazuje się, o nie, 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 to jest nowe, ja nie nagrywam. Więc dlatego tutaj teraz to powtarzam. Ups, mocno biłem i chyba się odnawiają i w ogóle dalej nie mam przejścia, tak? Bo nie ma robaczków. Oho. O Boże. No nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Straciłem całe życie, dlatego ta próba podjęcia walki z bossem może być tylko próbą. O nie. O matko. Ojej, 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 ojej.
Nie. To się nie uda. Spróbujmy jeszcze raz. Słuchajcie, nie będę pokazywał całej ścieżki do. Spotkamy się za chwilkę. Dobra, w ogóle mam wrażenie, że jedną rzecz muszę wykonać. A mianowicie... wyłączyć ten moduł, który daje mi większe zniszczenia. To raz. Dwa, byłem bardzo nieuważny, jak widzicie, i straciłem dużo żyćka. Nie wiem, jaka taktyka. O, no w ogóle on dotykać go nie mogę. No, to... Nie. Nie wiem, jak z nim walczyć. Nie mogę w żaden sposób dotknąć. Ma strasznie potężny zasięg. Jest duży. Ciężko mi go minąć. Nie mogę zbytnio się poruszać, bo walczę w tym błocie. Wydaje się bardzo trudny boss do pokonania. Problem jest też taki, że straciłem już dużo żyćka. Więc nie będę podejmował dalszych prób, bo chcę zeksplorować tutaj. Do laboratorium daleko. O lol. Okej, okay, czyli... Okej. Okay. Nie widzę tutaj żadnych też przerw, więc to jest tylko po prostu spadł dół, więc to byłby ślepy zaułek i to byłaby alternatywna droga do tego miejsca anyway. Czy ten boss jest opcjonalny? Kurczę, ale fajny, w sensie trudny i chcę go pokonać. Też nie jest dosyć blisko checkpointu.
Zastanawiam się, czy mogę w to strzelić rakietką. Nie wygląda. Oho, bossu. A dead suit. How odd. I'll need to remove you now. No. I won't bother asking. Understand that I'd gladly spend what's left of the year studying the inner workings of a dead suit. It's a tall and worthy knowledge. Ciężko. A, ciężko mi pokonać to. But that doesn't belong to you. It can't possibly. No i po mnie. Ojej. That suit's more valuable than any bounty. Zobaczymy się za chwilę. Troszkę daleko jest ten bosik. The dead suit. Again. I'll need to remove you now. I won't bother asking. Understand that I'd gladly spend what's left. Problematyczne też jest dojście, bo mam te dwie czachy po drodze i tak na przykład straciłem już całe jedno żyćko na te czachy. The dead suit. Again. I'll need to remove you now. I won't bother asking.
Understand that I'd gladly spend what's left of the year studying the inner workings of a dead suit. It's a tall and worthy knowledge. O nie! Nowe ruchy! O nie! O nie! To najgorsze. A, Jesus, no nie. Ojejej. The dead suit. Again. Odd. I'll need to remove you now. I won't bother asking. Understand that I'd gladly spend what's left of the year studying the inner workings of a dead suit. It's a tall and worthy knowledge. Trochę więcej ta postać mówi o mnie jako postaci. Rozpoznaje moją technologię jako coś pożądanego. Spróbujemy inną bronią. Ta ma trochę większy zasięg niż piąstka. Mam wrażenie, że jak ona ma w tą podniesioną tarczę, to mele przechodzi. A może nie? Słuchajcie, jestem w laboratorium z tego względu, że mój pasek życia już jest tragiczny, więc muszę się naprawić, zanim podejmę się piątej czy szóstej próby walki z tym bossem. Także zaraz się zobaczymy w checkpoincie i podejmujemy się szóstej próby. Oczywiście problem w tym, że już po drodze mnie czachy pacnęły parę razy i nie mam pełnego żyćka. I'll need to...
No jak... Jak zepsuje rytm uników, to jest walka bez pomocy. Ma za dużo życia, mam za małe zniszczenia. That suit's more valuable than any bounty. I won't insult you by asking for last words. You'll die silent and you'll be forgotten. Ciekawi mnie jak. Użyć tych. Kupiłem sobie takie coś, które odnawiają mi. Aj! Problem mam potem z drugą fazą, bo też nie mam jeszcze jej wyczutej zbytnio. Ach. Ach, jajaj. No to po mnie. Najgorsze jest też to, że jest dosyć daleko od checkpointa. To jest upierdliwe. Damy sobie to. The dead suit. Again. I'll need to remove you now. I won't bother asking. Understand that I'd gladly spend what's left of the year studying the inner workings of a dead suit. It's a tall and worthy knowledge. Pomyliłem się. Było blisko. Aj. Tak jak mówię, zero pomyłek. I won't insult you by asking for last words. You'll die silent and you'll be forgotten.
Come on, come on. It's not him. You'll see. Daisy, co się pomieszało mi bardzo głęboko. Jesus. No. No. Ta druga faza mnie męczy. Dużo się dzieje tutaj. Co to miało być? Żyć. Żyćko. Okej. Okay. Zdobyliśmy. Zdobyliśmy pierwszy item. Po 7 próbach walki z bossem. Albo 8. No nie, gro, to jest nie fair. Nie mogę fast travelować, czyli muszę tam ręcznie teraz przebiec całą tą drogę. Z tym czymś na plecach muszę ręcznie przebiec. Zrobimy to na pewno poza kamerą, słuchajcie. Dlatego zobaczymy się, myślę, że kolejny odcinek rozpoczniemy z podstatku i tutaj zaczniemy nagrywanie, czyli co się stanie, jak doniosę pierwszą część do naszego stateczku. Mamy tutaj dwóch bossów, ten jest przetrudny i walczę w tym błotku z nim. Prawdopodobnie znajdę moduł, który może pozwoli mi walczyć w tym błocie bez ograniczenia ruchu. Może wtedy mam szansę, on jest strasznie wielki. Problem jest w Ghost Song taki, że nie tylko muszę unikać ataku wrogów, ale też kontaktu z wrogiem. Tak, klasyczny problem platformówek. Kontakt z wrogiem też zadaje mi zniszczenia, nie tylko jego atak. Ten wróg jest bardzo potężny, ma ogromną broń, ten taki jakiś głaz czy coś, więc zajmuje ogromną powierzchnię. Więc nawet moja główna defensywna jakby cecha, która pomogła mi pokonać Henrietę, to jest unik, tak? I takie unikanie i szarżowanie się nawzajem. Tam nie działa, bo jest błotko, bo jest duża powierzchnia, ja zrobię unik. To jest bardzo trudny boss, ale opcjonalny na pewno, bo chyba, że tu jest jeszcze jakieś przejście dalej.
Chociaż wydaje mi się, że droga do czerwonego jest przez rozrok alfa. No zobaczymy. Teraz czeka mnie przedługi spacer. Ja w ogóle wróciłem do laboratorium wcześniej, tak, żeby naprawić się, bo miałem już strasznie dużo czerwonego. Muszę tę drogę powtórzyć, wrócić tędy. Tu jest ta droga z iglicami. I nie jestem w stanie tego minąć, bo nie mogę fast travelować. Więc potem już nawet nie pamiętam, jak się idzie do ropera, szczerze powiedziawszy, bo używałem fast travelu przez jakiś czas. No nic, słuchajcie, to tak jak mówię, czeka mnie jakieś pół godziny nagrywania poza kamerą i mam nadzieję, że dojdę w całości i pewnie rzeczka muszę na pewno checkpointy zachować. Po drodze nie wiem, co się stanie, jak zginę z tym na plecach, czy to wraca tutaj. Jeśli tak, to masakra, to jest takie marnowanie czasu gracza, że to się w ogóle nie ma nadzieję, że nie mam nadzieję, że jak umieram, to albo to dalej mam na sobie, albo po prostu muszę to podnieść tam, gdzie są moje nanożyrki. No i słuchajcie, co za odcinek do następnego razu. Dzięki za dzisiejszą wspólną zabawę. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.